Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Nowy tydzień, jest 11 listopada 2019 roku, jest poniedziałek i lecimy ze sklepem Fortnite. Moi drodzy, wspaniały, cudowny, rewelacyjny, rewelacyjnie zaprojektowany strzelec wyborowy. Trochę nazwa mi do niego nie pasuje. To mógłby być, nie wiem, jakiś widmowy demon, czy postać umieszczona w panteonie najlepszych skórek Fortnite'a. Jedna z najlepszych, jaka się ukazała. Do tego na plecach jasno widzenie. Widzicie to oko, które tutaj na plecach na ciebie patrzy. To jest super, super skórka. Długie włosy, które są rewelacyjnie zrobione. Mnie się bardzo, bardzo podoba. W tym samym zestawie do tego całego zestawu jest dołożona za 800, można dokupić za 800 fałdolców widmo kose, moi drodzy. Także całość wygląda rewelacyjnie. Miałem okazję zagrać z Harhusem, który ma taką skóreczkę. I wygląda to świetnie. Do tego malowanie martwa fala. Czyli też jakby zestaw cały czas dopasowany. Wspaniała rzecz, super. Druga super rewelacyjna skórka to rubi, moi drodzy. Seksowna czerwona rubi z niesamowicie fajnymi czerwonymi elementami stroju. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Do tego na plecach czerwony alarm plecak. Daj im znać, co się święci. Cały ten zestaw nazywa się Paski Uliczne. Wielbicielka dwóch pasków. Jakby miała trzy, to byśmy mogli powiedzieć, że lubi Adidasa. Ale ona ma dwa, więc to jest jakiś Adibas, albo Bobibas, albo jakiś jeszcze inny Bibas. Także proszę bardzo, moi drodzy. Do tego pasiasty siekacz. Dwa paski to za mało. Muszą być trzy. Inaczej dres jest sprowadzony z Węgier. I kupiony na targu. Podniebne paski również. Tutaj charakterystyczna lotnia w paski. Nadal brakuje jednego paska, żeby być prawdziwym wielbicielem pasków, ale strój zaprojektowany świetnie. Dziewczyna też seksowna, także polecam, polecam zdecydowanie tą skórkę. Tylko 1200 fałdolców. Proszę bardzo, pieseł. Kto jest dobrym pieskiem? Wyglądasz dziwnie w tym dresie. Dlaczego nie ma koteła, a jest pieseł? Albo kocureł powinien być. Pieseł na plecach ma miskę, na której podane jest jego imię, Odyn. To taka trochę obraza dla Boga, ale dobrze. Malowanie hał-hał. Pomarańczowo-brązowo-żółte. Wszystko, co się kojarzy z piesełami. Także proszę bardzo, jeżeli ktoś lubi. I oczywiście złoty gryzak. To wszystko jest w zestawie zgrzędliwa zgraja. Złoty gryzak dla tego, który chce już sobie kupić wszystko. Mamy również komando cieni w dwóch stylach, jasnym i ciemnym. Jak komando cieni to na biało to trochę nie pasuje, no ale w epiku nazwy nie zawsze idą w parze ze skórkami. W każdym bądź razie fajna skóreczka, 1500 fałdolców, chociaż gdybym miał wybór pomiędzy tymi dwoma, to Ruby byłaby moim pierwszym wyborem. Światłomistrz. 800 fałdolców, niedrogo. Świeci w ciemnościach. Nie, chyba nie świeci te. Tak, chyba nie świeci. Nie jestem pewien. Ciekawi mnie to. Napiszcie w komentarzach, czy te skórki świecą w ciemnościach. Proszę, na pewno ktoś taką ma. Ja niestety nie posiadam, więc... Co my tu mamy jeszcze? Mamy magiczne skrzydła, moi drodzy. Poszybuj na wiatrach magii. No, trzeba mieć mocne te wiatry, żeby na nich poszybować. Proszę bardzo, cała magia skupiona w dwóch skrzydłach. Przyjemna rzecz, tylko że cena nieprzyjemna, jak za taką prostą lotnię. Linia skanowania, malowanie. Niby animowane, ale nie tak, nie za bardzo. Tak słabo to wygląda. Nie wiem, strata kasy, moi drodzy, strata kasy. Głębokie dabowanie. Proszę bardzo, jeszcze raz. Dziewczyno, bo sobie krzywdę zrobisz. No dobra, wygląda nieźle.
i czysty taniec. Fajna sprawa. Fajna sprawa i bardzo przyjemny dzisiaj sklepik. Bardzo przyjemny sklepik na początku na początek tygodnia, także fajna rzecz, jeżeli ktoś coś sobie chce kupić dzisiaj, polecam Ruby. Zostawcie komentarze, proszę, zostawcie również łapki, subskrypcje, cokolwiek chcecie zostawić. Wpiszcie kod kocur w sklepie, bo jesteście wielcy. Życzę wam wspaniałego, miłego dnia. Bawcie się dobrze i wspaniałego początku tygodnia wam życzę. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.